Panna Maria, Jezusa i Kościoła. Przeżywa nieustannie, nasłuchując Boga, będąc otwartym na Jego znaki, gotowym wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. Tego właśnie wymaga Bóg od Dawida. Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez człowieka, ale ono przeżywane z wrażliwością. Józef jest opiekunem, bo umie słuchać Boga. Pozwala się prowadzić Jego wolą. Właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej troskliwy o powierzone mu osobie. Potrafi odczytywać wydarzenia z realizmem. Jest czujny na to, co go otacza. Potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje. W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powołanie. Będąc dyspozycyjnym, gotowym. Widzimy też jednak, co jest centrum powołania chrześcijańskiego. Chrystus. Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, aby strzec dzieło stworzenia. Powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas, chrześcijan. Ha una dimensione che prende e che precede e che ma wymiar, który tak naprawdę jest po prostu ludzki, dotyczy wszystkich. Chodzi o opiekę nad całym stworzeniem, nad pięknem stworzeniem. Jak nam o tym mówi Księga Rodzaju, jak to pokazywał święty Franciszek z Asyżu, to prawdziwy szacunek dla każdego Bożego stworzenia, dla środowiska, w którym żyjemy. To strzeżenie ludzi, troska o wszystko, o każdą osobę, z miłością, zwłaszcza o dzieci, o starców, o tych, którzy są najbardziej kruśni, którzy są na, czasami na obrzeżach naszych serc. To troska jedni o drugich, w rodzinie. Małżonkowie otaczają się opieką wzajemnie. Potem jako rodzice troszczą się o dzieci. A z czasem dzieci stają się opiekunami rodziców. To przeżywać przyjaźnie ze szczerością, bo to jest wzajemna troska o siebie, w zaufaniu, w szacunku, w dobru. W gruncie rzeczy wszystko jest powierzone opiece człowieka. To jest odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich. Bądźcie opiekunami Bożych darów. A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są Herodowie, którzy mują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety. Chciałbym prosić wszystkich, tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej, społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli, bądźmy opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, opiekunami środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu.
by jednak strzec, musimy też troszczyć się o nas samych. Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha niszczą życie. Tak odczuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe, te, które budują i te, które niszczą. Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości. Tutaj dołączam jeszcze jedną uwagę. Troszczenie się, opiekowanie wymaga dobroci i wymaga też wrażliwości. A w Ewangeliach święty Józef ukazuje się jako człowiek silny, mężny, porobotny, ale w jego charakterze jest wielka wrażliwość, wielka łagodność, która nie jest cnotą człowieka słabego, wprost przeciwnie, oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, zdolność do miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci i łagodności. Dzisiaj razem z uroczystością świętego Józefa obchodzimy początek posługi nowego biskupa Rzymu, następcy Piotra. Posługę, która pociąga za sobą także władzę. Oczywiście, Jezus Chrystus dał Piotrowi władzę. Ale o jaką władzę chodzi? Po potrójnym pytaniu Jezusa do Piotra o miłość następuje potrójne zaproszenie. Paś moje baranki, paś moje owce. Nie zapominajmy nigdy, że prawdziwą władzą jest służba, że także papież, by wypełniać władzę, musi coraz bardziej wchodzić w tę posługę, która ma swój szczyt świetlisty na krzyżu. Musi spoglądać na posługę pokorną, konkretną, pełną wiary świętego Józefa. Tak jak on otwierać ramiona, by strzec całego ludu Bożego i przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych, których święty Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości, głodnych, spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, w więzieniu. Tylko ten, kto służy z miłością, potrafi strzec. W drugim czytaniu świętego Pawła, Paweł mówi o Abrahamie, który wbrew nadziei uwierzył w nadziei. Wbrew nadziei mocny nadzieją. Także dzisiaj, w obliczu tak wielu oznak szarego nieba, musimy dostrzec światło nadziei i dać nadzieję samym sobie. Strzec tworzenia, każdego mężczyzny i kobiety, ze spojrzeniem czułości i miłości, by otworzyć perspektywę nadziei, to otworzyć promień światła pośród wielu chmur, to przynieść ciepło nadziei. Dla człowieka wierzącego, dla nas chrześcijan, jak Abraham, jak święty Józef, nadzieja, którą niesiemy, ma perspektywę Boga, która nam została otwarta w Chrystusie i zbudowana jest na skalę, którą jest Bóg. Strzec Jezusa wraz z Maryją oznacza strzec całego stworzenia,
oznacza strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej. To strzec nas samych. To właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest biskup Rzymu, ale do której wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei. Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzy. Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, świętego Józefa, świętych Piotra i Pawła, świętego Franciszka, aby Duch Święty towarzyszył mojej posłudze. A wam wszystkim mówię, módl się za mnie. Amen. Usłyszanym w Słowie Bożym, w Słowie rozważań Ojca Świętego, za chwilę wyznamy swoją wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa, Kościół Powszechny, w Trójcę Świętą. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego... I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Thank you.